bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Zastępcę powiatowego lekarza weterynarii w Mińsku Mazowieckim, pana Jarosława Borcucha. Bardzo proszę. Ja tylko chcę powiedzieć tak, no, prosilibyśmy o aktualną sytuację. Gdzie, jakie są zagrożenia, jak na tle tych zagrożeń, które słyszymy szczególnie ze wschodniej części województwa mazowieckiego. Jarosław Borcuch, moje nazwisko, przedstawił, jestem zastępcą powiatowego lekarza weterynarii w Mińsku Mazowieckim. Przepraszam w imieniu doktora Bogusza, który sam zabiegał o to, żeby znaleźć na spotkaniu z Państwem i chciał być, natomiast decyzję przewodniczącego musiał zostać. Rozmawiamy o ASF-ie, czyli chorobie świń generalnie, natomiast które dla ludzi jakby nie niesie zagrożenie. Natomiast ulega w produktach generalnie nie ma gotowanych, ponieważ już 10 stopni. Dlatego między innymi na terenie Unii Europejskiej jest zakaz skarmienia tych resztek. Pierwsze przypadki w Polsce to miały miejsce zabezpieczenie ogników, natomiast te ostatnie, te kilkanaście ognisk, które mieliśmy w sierpniu, to już nielegalne uboje i nielegalny obrót trzodą drewno. To mamy jeszcze z 2014 roku, kiedy to znajdowano po pierwsze dziki. Później to zostało zawleczone do gospodarstw. Tak wyglądały te pierwsze gospodarstwa, w których stwierdzono tego wirusa i tą chorobę. Nie, w ogóle niezabezpieczone, swobodny dostęp tam dzików do tych zwierząt i dlatego tam wystąpiły. Z tym, że tam mieliśmy tylko 3 ogniska i zostało to opanowane. Tu się trochę zatrzymam na tym slajdzie. Dało też do Państwa od nas było kolejne jakby pismo w sprawie zapobywania padłych zwierząt. Jest to cały czas i nasz sport narodowy i to cały czas się powtarza. W momencie, kiedy występuje, po prostu trzeba zlikwidować te zwierzęta, które są zarażone i wrażliwe, aby nie dopuścić do dalszego szerzenia się choroby. Tak naprawdę powodzenie naszych jakby działań w zakresie zabezpieczenia tych gospodarstw przy tej jednostce zależy od świadomości tych rolników. Dlatego im do większej liczby dotrzemy, im oni zrozumieją, że muszą chronić te swoje gospodarstwa, nie dopuszczać osób obcych, tak samo nie zakupywać świni z nieznanego źródła, ponieważ to nieznane źródło to najczęściej będzie źródło nielegalne i to jeszcze z tych terenów, gdzie oni nie mogą się pozbyć w inny sposób tych zwierząt nielegalnych, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo jakby groźne takie możliwość zawłaszczenia tego wirusa na nasze tereny. W tej chwili opracowuje się jakby już nawet weszły te programy, które tak zwane bioasekuracje na tych terenach, gdzie wirus występuje u dzików, aby nie dopuścić jakby do dalszego szerzenia. Natomiast one w tej chwili, ale na zasadzie dobrowolności, mogą być tylko stosowane na tych terenach, gdzie w tej chwili, tak jak u nas, gdzie my nie jesteśmy jeszcze w żadnych strefach ochronnych, podlegających ograniczeniom. Ale to są takie wymagania, gdzie właśnie zabezpieczenie budynków, ogrodzenie tych budynków. To naprawdę można i warto robić, nawet no jeżeli ktoś z tego żyje i chce się z tego utrzymywać, to na pewno będzie o to dbał. I tak jak my się spotykamy na przykład z tymi rolnikami, którzy naprawdę mają duże chlebie, to oni mają do nas pretensje, że na przykład my za mało robimy, żeby zlikwidować jakby ten nielegalny przemyt, nielegalny obrót tych świń, jakby ten. Natomiast część rolników, z którymi się spotykamy, jakby właśnie próbując zwalczać ten nielegalny obrót, postrzega nasze działania jako opresyjne, tak, że my utrudniamy ich działalność swobodny, bo on ma tam kilka świń i chciałby je sprzedać. Wszyscy już wiedzą, że trzeba się do nas zgłosić, bo nawet jeżeli to jest dzik, który tam nie uległ wypadkowi drogowemu, to my tylko pobieramy i badamy po to, żeby jakby też pokazać dla innych krajów Unii Europejskiej, że rzeczywiście ten problem ogranicza się tam do tych terenów
gdzie ten występuje, a że nie rozprzestrzenia się w tej chwili na dalsze tereny Polski. Także... To są Łosice i oni mieli już dwa ogniska, to właśnie Stara Kornicza i są w strefie zagrożonej. I w zasadzie, jeśli chodzi o mazowieckie, to tylko na terenie Łosic wystąpiło. Natomiast trzy powiaty znalazły się w strefie ochronnej, w związku z tym, czyli Siedlce, Łosice i Sokołów, w części. Nie całe, tylko w części. I to jest ta czerwona strefa, czyli obszar zagrożenia. Te niebieskie początkowo Unia wyznaczała jako obszary zapowietrzone. Natomiast na to zaczęły się nakładać obszary, tym czerwonym, tak? Obszary, które zaczęli powiatowi również wyznaczać w związku z wystąpieniem tych ognisk, które była znaczna ilość. Jakby największym zawsze problemem dla rolników i to jest po pierwsze, jak długo to będzie trwało, po drugie, jakie są ograniczenia w przemieszczaniu. To jeśli chodzi o te obszary zagrożenia, no to one trwają tam. Samo ognisko, wygaszanie pojedynczego ogniska przy tych obszarów 3,7 km to jest 40-30 dni. Tam można skracać, o kilka to już tam są szczegóły. Natomiast te strefy czerwone i te ochrony ustanowione przez Unię to już są dłuższe okresy, ponieważ żeby kraj był uznany za wolny od jednostki chorobowej 3 lata musimy mieć. W pana wypowiedzi padło takie sformułowanie, że zakaz polować, albo nieuważnie słuchałem, odstrzału może, był taki moment. I ja w tym momencie, gmina Mińsk Mazowiecki, myślę Cegów, to w imieniu pana burmistrza również, tu jest siedlisko potencjalne zagrożenia, bo mamy, z tego co wiem, u pana burmistrza jest kilka rezerwatów i nie tylko w gminie Mrozy, bo w gminie Mienia. Zakaz jest wstępu, prawda, osób, które zajmują się polowaniem. Miałam częste spotkania, myślę w ostatnich dwóch latach, chyba ze cztery spotkania organizowałem siebie w gminie na temat współpracy rolników z kołami łowieckimi i tak naprawdę dziwna rzecz się dzieje, bo z moich informacji, które posiadam, jest dzików, że tak powiem, więcej, szczerze mówiąc, jak osób, które polują na te dziki i tu bez wsparcia myślę, że korzystając bez wsparcia, nie wiem, czy was wojewódzkich, urzędu marszałkowskiego, czy nawet krajowych, żeby zorganizować właśnie taką akcję, takiego radykalnego odstrzału jednorazowego, nawet z badania i utylizacji, żeby nie rzucać to, przepraszam, te osoby, które są myśliwymi, nazwijmy ich tak po imieniu, żeby nie obrazić, to spada tak naprawdę na ich barki koszty, prawda, bycia tym w kole łowieckim, myśliwym, zakupu broni i tak dalej. Szanowni Państwo, bez wsparcia władz krajowych, myślę chyba właściwe określenie, za moment nie poradzimy sobie. Wbrew pozorom gmina Mińsk Mazowiecki jest gminą okalającą Mińsk, miasto, w miejscowości Targówka, każdy jadący w stronę zachodu. Często dziki są na jakichś wolnych łączkach, krzaczorach, jak to się mówi popularnie. Szanowni Państwo, tu jest dobry moment również, myślę, wystąpić z jakimś wnioskiem z tego konwentu, gdzieś, prawda, zastanówmy się, gdzie do władz wyższych, żeby było to wsparcie na odłowienie, czyli krótko mówiąc, odstrzał i zmniejszenie tej populacji dzików w naszym terenie wschodniej części powiatu mińskiego. Według informacji, które posiadam, to od roku czasu nad przynajmniej tym rezerwatem Florianów u mnie te prace są przywrócone, że jest zrozumienie dla tego tematu, czyli zniesienia zakazu działalności kół łowieckich na terenie rezerwatu. Ale dzisiaj, proszę Państwa, no mamy tak, dopóki się nie pojawią te plany ochrony, które są wpisane w ustawę, to przeprowadzenie takiej akcji jest możliwe na łąkach, gdzie dzik wyjdzie na rubież, a w lesie nikt tam nie będzie mógł wejść i przeprowadzenie takiej akcji będzie naprawdę, naprawdę trudne, więc tak naprawdę problem o wiele głębiej. Oczywiście można go przeprowadzić, tylko pytanie jest, jaki będzie skutek. Teraz w gminach odbywają się te zebrania wiejskie, jesteśmy tak, na takim etapie już mocno zaawansowane, tak? Fundusze są obecne, więc to byłaby dobra okazja, żeby mówić o tej chorobie. Natomiast mam nadzieję, że Państwo dotarliście do producentów z poszczególnych... Wiele razy już docieraliśmy, bo ten temat od 2014 roku się przewinął.
Nawet mała kiedyś wysyłaliśmy ulotkę dla każdego producenta. Ale to, że tak powiem, do tego, co się zarejestrowaliśmy, i zadać takie pytanie, w jakiej formie jest udzielana pomoc dla samorządu w zwalczaniu tej groźnej choroby? Ponieważ te informacje, która do mnie dotarła i rozmawiałem z wójtem ze Starej Kornicy, on twierdzi, że on jest zostawiony sam sobie. Koszty dzienne utrzymania, zabezpieczenia to są 2000 zł. Więc jeżeli samorząd sobie zostawi się sam u sobie, no przepraszam, my takich środków nie mamy zabezpieczonych w razie czego, jakby ta epidemia u nas wystąpiła. Jeżeli chodzi o populację dzików, rzeczywiście na terenie mojej gminy jest bardzo duża populacja dzików i generalnie koła łowieckie lekceważą sobie na moje interwencje, prawda? A po to nie mają czasu, zawsze mają wykrętkę. Te dziki niestety, proszę Państwa, niszczą zasiewy kukurydzy, ziemniaków, łąki i nie tylko. Nikogo to nie interesuje, więc tu też powinien być taki wniosek naszego konwentu, nie wiem, do Ministerstwa Ochrony Środowiska, do Ministerstwa Rolnictwa, o zwiększony odstrzał tych dzików i bardziej intensyfikację tego, likwidacji tego zjawiska, prawda? Bo te lochy, teraz, proszę Państwa, z tego co wiem, to one się proszą dwa razy, trzy razy do roku. Niestety. Kiedyś one tylko raz do roku miały małe. I jeżeli tutaj nie będzie pewnych działań, to my sobie naprawdę z tym nie poradzimy i ten pomór, który w tej chwili mamy, no niestety będzie zubożał naszych rolników. Bo z czego ten rolnik będzie miał dochód, jeżeli jest nastawiony na produkcję, prawda, trzody chlewnej? Jeszcze jedno zdanie, kontynuując wypowiedź mojego poprzednika. Ja bym powiedział taką rzecz, że z jedną rzeczą się nie zgadzam. Generalnie są się tak, słowa, że z kół łowieckich sobie lekceważą, jest to nieprawda, chociaż nie należy do żadnego koła łowieckiego. Oni po prostu nie są w stanie. To są ludzie, którzy naprawdę za własne pieniądze, hobby, przepraszam, że tak to porównuję, hobby, robią tą robotę społecznie, bez jakichś gratyfikacji, natomiast zmusić te osoby, żeby zrobiły większy odstrzał i tak dalej, to nie jest takie proste, po prostu na tyle robią, na ile ich stać, zimową porą dokarmiają. Tu potrzebne jest wsparcie właśnie finansowe innych instytucji, jestem zupełnie za, innych instytucji i na wsparcie na ten przysłowiowy strzał i na te marty i na to wszystko, które przed nami jest i myślę, że niedługo będzie. Proszę Państwa, i tak nam się dwa wątki zrodziły z wystąpienia tutaj pana doktora. Nie wszystkie jakby zależne. Tak jest, bo ten temat, proszę Państwa, pomoru to jest tematem jeden, który był tematem wiodącym. Natomiast wiemy, że temat dzików, ich populacji, problemu z działalnością kół łowieckich, czy zbyt nadmiernego rozrostu tej populacji powoduje, że to ma przełożenie na pierwszy problem, o którym mówimy. Ryzyko ewentualnie. I wszelkie ryzyka z tym związane. Tutaj padł głos bodajże Bogdana, że to jest doskonały moment, żeby na tle tych zagrożeń, o których dzisiaj mówimy, trochę dać wsparcie właśnie kołom łowieckim, wszystkim tym, którzy mówią, że populacja dzików powinna być zmniejszona. Śladów szkód powodowanych przez dziki ja w ciągu ostatnich lat widzę mniej. Kiedyś to było, proszę Państwa, na wiosnę, szczególnie się wjechało łąki i wszystkie czarne były. Drogi były poryte. Więc myślę, że tutaj koło łowieckie wykonali swoją pracę i dodatkowe limity, które w ciągu roku były przeze mnie postulowane, koło łowieckie je przyjmowały i były wykonane, a że działa tu cztery koło łowieckie, to jakoś tam trochę nieźle wyglądało. Tutaj jesteśmy w sprzecznej sytuacji, bo sam rozwój ASF spowoduje likwidację większej części dzików. Kto to zrobi? Pytanie, kto to zrobi? Kto to zrobi? Znaczy nie, no nikt tego nie zrobi, choroba to zrobi. Nie, bośmy przeskoczyli. My nie działamy, ale my jeszcze... Bo to Janusz poszedł tak daleko, żeby te dziki strzelać i zutylizować. Ale my jeszcze w tej chwili nie jesteśmy w strefie zagrożeń, nie stwierdzono ogółu. Więc zmniejszenie populacji dzików w tej chwili to jest potencjalnie odpukać pewna łatwość później w zarządzaniu tym, co pozostaje. Można na przykład wejść tam, gdzie ten pomór występuje i strzelać do wszystkiego, co się rusza, bo wtedy następuje rozprzestrzenienie. Uciekają i zarażają.
Nie można też tutaj na przykład zdjąć tego pogłowia, tak powiem, z 100%, ponieważ przyjdą z innych terenów, gdzie nie ma, czyli stamtąd też przyjdą, zasiedlą. Więc to, co w zasadzie się teraz postuluje, to utrzymywanie właśnie na niskim poziomie tej populacji. Tam się jest taki wskaźnik przyjęty 0,5 bodajże na kilometr i do tego się doda. Żeby właśnie... Do tego zmierzam. Zmniejszyć populację, która byłaby szansa na... Ja myślę, że tu kolega powinien zabrać głos. Słuchajcie, no, akurat no, jestem w tej roli, że też jestem myśliwym. Problem praktycznie z kiekami, a w rejonie miejskim, praktycznie szczególnie w tych gminach, gdzie jest potężna produkcja, praktycznie tej skupujeta, gdzie jest produkcja mleka. Każdy rolnik, ja jestem też jako rolnik, producent mleka, więc sam uprawiam kukurydzę. Ja miałem sam problem powiedzmy 30 lat temu, jak byłem jedynym na terenie gminy, który uprawiał kukurydzę. To ja miałem problem, szczególnie jak miałem w dwóch miejscach, to jako myśliwy nie byłem w stanie tego nad tym zapanować. Natomiast teraz w samej mojej miejscowości jest ponad 120 hektarów kukurydzy w tym roku było. Ten problem się jakby troszeczkę rozmydla. Już w tej chwili nie jest taki problem, że one atakują jedną plantację, praktycznie zniszczą ją dokumentnie. To, co Tadeusz powiedziałeś, tak, to jest główna przyczyna. One są tak świetnie odżywione, w tak doskonałej kondycji praktycznie, że się namnażają lawinowo. Temat, no, w kole, którym poluje na tym obwodzie. Myśmy strzelali do 10 sztuk, to było maksymalnie i było ciężko znaleźć. Ilość kukurydzy praktycznie teraz strzelamy na polnych obwodach. Nie mam jakichś dużych kompleksów lasów, około 85. To nie jest problem, tak jak Darek powiedział. Problem praktycznie, my możemy też administracyjnie trochę przymusić koła. Bo proszę bardzo, są monity od rolników, proszę bardzo, piszemy do nadleśniczego z wnioskiem. Ja żadnemu kołu nie odmawiam praktycznie poparcia, wręcz biorę dokument i jadę, żeby jak najszybciej zwiększyć odstrzał. Limit odstrzału. Limit odstrzału. Natomiast problem jest to, co Darek powiedział na Florianowie. Problem praktycznie jest u Janusza, niby to jest bagno Pogorzel, więc to jest mylna nazwa, bo myślał, że to jest u mnie w gminie, a to jest na terenie gminy Mińsk Mazowiecki. To są takie miejsca wylęgarnie dzików, gdzie dziki spokojnie, gdzieś są pędzone, duża intensyfikacja polowań. Chowają się właśnie w takie zakamarki, w których nic im nie jesteśmy w stanie zrobić, jako myśliwi. I to się pojawiają problemy. Największa wylęgarnia tutaj, powiedzmy, dobrze, że do nas często zaglądają ze względu na to właśnie kukurydzę, to u nas łupnia dostają z koła zryw, przychodzą dziki. No przecież nie jestem tutaj, słuchajcie, zawieszony w próżni, w realnym się sytuacji obracam. Jeśli chodzi taka watacha, w tamtym roku chodziła 45 do 50 sztuk razem. No to sobie można wyobrazić, jakie spustoszenie robią na polach. W ciągu jednej nocy. Jednej nocy. Dobrze, że zdziesiątkowana została poprzez polowania myśliwych i dodatkowo jeszcze wpadły pod tory w okolicach Drzewowilka, gdzie tam około 14 zginęło. To całe szczęście. Problem praktycznie to jest naprawdę poważne. Ograniczenie ilości loch. Naprawdę, ilości loch. Ale SF nie ma pobrania. Powoli będziemy temat puentować, na pewno on występuje. Czy jest zgoda na przygotowanie takiego stanowiska, o którym mówiłem wcześniej? Jest. Tak. Przygotujemy stanowisko. Pan doktor chciałby jakoś puentować swoją wypowiedź. Jeszcze możesz, słysząc to, co zostało powiedziane. Bo możemy restrykcyjnie traktować wszystkich rolników, tylko prawda jest taka, że żeby rolnik czuł się bezpiecznie, to on musi mieć pewność, że dostanie odszkodowanie za to zlikwidowane stado, czyli dokładnie tyle, ile jakby sprzedał i ba, pozostali rolnicy, którzy są na tej strefie w tej strefie ochronnej, muszą mieć pewność, że sprzedadzą swoje rekompensaty, że dostaną rekompensatę. Z tego, co ja wiem, szkoda, że pan wyszedł, bo z tego, co ja wiem, to na przykład podobno jest tak, że nie mamy na naszym terenie, tutaj w powiecie łosickim, nie ma w powiecie łosickim miejsca, gdzie mogą sprzedać z tej strefy mięso. To co robi rolnik? No jak ma i wie o tym, że za chwilę mu przerośnie ta świnia, to wkłada to w torbę i jedzie do Warszawy, żeby sprzedać, gdziekolwiek sprzedać, bo nie wie, że dostanie za to pieniądze. Więc jeżeli jasna będzie informacja, że mamy pieniądze na to,
że ten rolnik sprzeda i sprzeda i mięso, i sprzeda ewentualnie z tej strefy ochrony, a to, co zostanie zutylizowane, to dostanie odszkodowanie, to wydaje mi się, że rolnik nie będzie go winował. Wtedy rolnik będzie miał pewność, że czy tak, czy siak, to on te swoje pieniądze weźmie. W związku z powyższym, mnie się wydaje, że ta kampania, oprócz takiej typowej kampanii informacyjnej, pokazującej zagrożenia, również powinna mieć za sobą to, że słuchaj człowieku, nawet jeżeli się tak wydarzy, że będziemy w tej strefie, to będziesz mógł... Tak, nie stracisz ani złotówki. I to jest najważniejsze. Wtedy nikt nie będzie próbował gdzieś tam po targowiskach sprzedawać, tak? Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.